A kiedy nam pan zrobi, żebyśmy lżej żyli? Panie, żeby nam było lżej troszkę. Nie tak ciężko, jak jest teraz. Dzień dobry panu. Żebyśmy z pieskiem też. Piesek też może być. Proszę. Chcielibyśmy, żeby nam tak trochę lżej się żyło. Byłoby dobrze? No i będziemy chyba na to liczyli w tych wyborach. Żeby nam było troszeczkę lżej. Bingo. Powie nam pan coś na to? Co będzie? No, lepiej nie mówić, czy... Widzi pani, ja to... Uczciwie powiem, że jak 4 lata temu wyobrażałem sobie, jakby na następne 4 lata wyglądało, to byłem optymistą. Gdyby w sprawach delikatnych bym przestrzelił. Tak, przestrzelił pan i to dużo chyba. Znaczy, uważam, że nie tak dużo, biorąc pod uwagę to, że nie byłem w stanie, nie spodziewałem się tego, nikt na świecie tego się nie spodziewał, jak te 4 lata będą wyglądać. Znaczy, to nie jest kwestia tego, że mi było ciężko, tylko to, co spadło i na Polskę, i na Europę w ciągu tych 4 lat, to muszę powiedzieć oczywiście, gdyby ktokolwiek wiedział i powiedział, że ostrożnie, bo te najbliższe 4 lata będą bardzo ciężkie, będzie krach na świecie, krach w Europie, będą trzy największe powodzie, będzie katastrofa. I tak znaczy, no można by jeszcze długo wymienić. To bym się ubiegł w 3 rady wiedzy i bym powiedział, zaraz spokojnie, to nie będzie takie. Więc dlatego jak pani mnie dzisiaj pyta, co pan obieca albo co pan powie, to wolę się ubiegnie. Od tego już się też nauczyłem. Nie jestem w stanie przewidzieć wszystkich. Czy dobra wola jest, energia jest, ludzie w Polsce chcą robić, natomiast co na nas spadnie, tego nie możemy zrobić. Pan powie mi, co pan zrobi z tą młodzieżą, która teraz kończy studia, szkoły, gdzie nie mają pracy. W Kutnie jest to wielki naprawdę przykład. Ja wiem, że Kutno nie jest wesołym miejscem, myślę, że szukanie pracy sobie nie znam. W ogóle młodzi mają się wychowa. Nie wszędzie, gdzie jestem, podobno do mnie ludzie po 20-30 latach, jestem po studiach. Mam maturę, mam dwa fakultety czasami tak, i mam tak, roboty. Jest tak, nie dużo takich ludzi. O ile w dużych miastach, jak się może wykryć wykształcenie, jest większa szansa, zresztą się nie jest tak ważne. Ale tutaj wiem, że jest ciężko. Ja, znaczy, jak nie będzie więcej miejsc pracy, to niczego tutaj mądrego nie wymyślę. Bo to ja nie napiszę ustawy, każdy ma pracę. Tak? Młodzież ucieknie jeszcze dalej. Jak ucieka do tej pory, jak ucieknie dalej. Znaczy trochę się przenosi do większych miast. Tak. Znaczy, tam, gdzie są miejsca. Ale no nie ma żadnej innej recepty niż naprawdę. To my zostaniemy w Kutni dziadki, babcie i nic więcej. A kto dalej? Wie pani też, ale muszę pani powiedzieć, że tak zawsze ludzie się obawiali. I zawsze jak ja coś ludzi dostaję, ja coś wyjeżdżają. No, jak pani sobie przypomni, to w końcu nie tak dawno było, jak pani podejmowała decyzję życiowe jako młoda osoba. To już dawno było. Nie, chyba nie tak. Ale mogę się założyć, że też starsze pokolenie już się bało. To będzie w młodym. Ale powiem panu, że było lżej, a teraz naprawdę młodzi zaczynający życie od początku małżeństwa, brak pracy, to jest naprawdę ciężka sprawa. Jest ciężka sprawa, chociaż ja też pamiętam, jak ja zaczynałem. Tak. W 70. roku. No, jesteśmy w tym samym roku. Tak, także... Tak myślę. No to muszę powiedzieć, że wtedy perspektywy tak się... Też początek zawsze jest... Ale było lepiej niż teraz. Tak, panie. Chcielibyśmy, żeby było o wiele lepiej niż jest teraz. Głosować z decyzją taką, żeby było nam lepiej, byłoby naprawdę do nas. Nie, no ale to każdy musi sam. Czasami też się głosuje na tym... Nad mniejszym ryzykiem i większym. Ja z dużo większą pokorą w tym sezonie będę mówił każdemu. Sam będę bardzo powściągliwy w zapowiadaniu, że będzie dużo lepiej, bo trochę się zmieniło. Dziękuję bardzo. Panie premierze, do mikrofonu, bo chcecie kto posłucha. Nie, no czekałem aż nie. Ja to się
dowiedzieć się zawsze można. Ale ciała panu mam dać pan za tę pracę? Widzicie?